Jedziemy, jedziemy. My nie przeszkadzamy. A wręcz jak pan zwolni, to ponieważ my mamy większe gabaryty, ktoś podkusi pan kogoś do wyprzedzania i więcej będzie z tego kłopotu niż pożytku. A ten kolega, który miał robione biodra, on miał tutaj robione. I mówi, stary, mówi, to jest taśma produkcyjna. Tam robi się 12-15 operacji dziennie. I na najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją pojedziemy sobie w prawo. Tutaj jakby pan stał na lewym pasie do skrętu w lewo dla pierwszej pozycji. Musi pan pamiętać, że powinien pan troszeczkę cofnąć się, to znaczy troszeczkę być cofnięty, bo o ile pan nie przeszkadza tym samochodom osobowym, to widzi pan, że autobusy robią skręt w lewo z mniejszego łuku, a są dłuższe, dlatego nie można za daleko wyjeżdżać. Możemy zacząć. Nie chcę jechać. Mamy tu pierwszy jest. I tutaj padnie polecenie, proszę skręcić w lewo na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. Jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Pierwsze, zmiana pasa nieoznaczonego, kierunkowskaz. Wjeżdżamy. Należy tutaj wyłączyć kierunkowskaz, ponieważ my nie jedziemy tutaj na pętlę. I teraz mamy do wyboru za skrzyżowaniem dwa pasy. Niemniej jednak między końcem skrzyżowania a przejściem dla pieszych jest linia ciągła oddzielająca pasy ruchu i nie możemy jej przekroczyć, więc będziemy zmuszeni do zajęcia lewego pasu. Ale musi pan pamiętać, że ci za nami mogą jechać niezgodnie z przepisami i oni tej linii mogą nie honorować i tutaj możemy się wpakować w maliny. Jedziemy, jedziemy. Widzimy linia ciągła.
I teraz kierunkowskaz w prawo, uważnie, i widzimy tutaj biała skodowka już nam zrobiła, tutaj jeszcze Iveco, nie, trzymamy się swojego pasa, zjeżdżamy na prawy pas, dopiero. I widzimy tutaj, że istotnie tylko my jechaliśmy zgodnie z przepisami, bo pozostali sobie tą linię ciągłą przekroczyli i to jest największe zagrożenie podczas egzaminu, żeby o tym pamiętać. I na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Ponieważ tu zostało nam jeszcze jeden wyjątek, ale nie chcę bezproduktywnie jeździć po mieście, więc zaczniemy sobie sprawę o skrzyżowaniu, o zawracaniu. Można ruszyć.